Tak. No i tuż za nimi pojawia się szkoła podstawowa nr 7 imienia Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach. Wśród kwiecistych łąków niemalownicza rzeka Rawka niebieskiego blasku dodaje jej uczniowski korowód z tejże właśnie szkoły. Szanowni Państwo, pojawia się dziewiątka, szkoła podstawowa nr 9 imienia Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach. Kolor pomarańczowy budzi pozytywne skojarzenie jako barwa symbolizująca światło oraz niezwykłą energię. Kolor zielony zaś rozpala nadzieję na sukces w osiąganiu zamierzonych celów, dlatego nasze marchewki odnoszą liczne sukcesy w różnych... Kolejna niepubliczna szkoła Źródła imienia Świętego Stanisława Kostki w Skierniewicach. Szkoła podstawowa Źródła zapewnia połączenie wysokiego poziomu nauczania z kształtowaniem charakteru oraz pożądanych wartości, co sprawia, że jej uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminach ośmioklasistych. Nagródźmy brawami wielkimi szkoły Kosinos i wszystkich uczestników tej 46. z kolei już porady podczas Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. No i Szanowni Państwo, Early Stage Skierniewice to szkoła języka angielskiego, która w tym roku świętuje 30. urodziny, nie sposób tam się nudzić, stawiają na ruch i zabawę, a wszystko po to, by w naturalny sposób nauczyć dzieci i młodzież komunikowania się w języku angielskim. Centrum Rozwoju MK Skierniewice. Miejmy nadzieję, że to przyszłość polskiej piłki nożnej. Akademia Gorilla. Zawodnicy spod znaku niebieskiego goryla na co dzień ćwiczą karate, kyokushin, brazylijskie jiu-jitsu, muay thai, kickboxing oraz boks. Stają na podium najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski oraz wielu innych we wszystkich trenowanych przez siebie dyscyplinach. Akademia Gorilla. Akademia, Akademia! Gorilla! 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 Szanowni Państwo posłowie, senatorowie, wielce szanowny panie marszałku województwa łódzkiego, szanowny panie prezydencie miasta Skierniewice, szanowni państwo starostowie, przewodniczący rad, radni, czcigodni księża na czele z ekscelencją księdzem biskupem, wszyscy dostojni przybyli goście, wszyscy wielce szanowni państwo, mieszkańcy Skierniewic, mieszkańcy powiatu, mieszkańcy województwa łódzkiego oraz goście. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj na to już 46. Wielkie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw do Skierniewic, stolicy, śmiało można powiedzieć, polskiego ogrodnictwa. Dziękuję ogromnie za to wspaniałe przedsięwzięcie wszystkim, którzy przygotowali paradę, którą przed momentem podziwialiśmy. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali stoiska, wszystkim, którzy zapewniają to, że to tak ważne dla Skierniewic i dla regionu wydarzenie ma tak wspaniałą i piękną oprawę. Wielokrotnie powtarzałem, ale nigdy dosyć. Jesteście Państwo dzisiaj z całą pewnością tymi, którzy przynoszą ogromnie ważną część naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo żywnościowe. Jak powiedziałem, ogromną część produkowanej u nas żywności eksportujemy. Ale przede wszystkim, co najważniejsze, jesteśmy absolutnie samowystarczalni żywnościowo. Nasze rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo zapewnia nam wszystkim pełną możliwość tego, że jesteśmy w stanie przetrwać każdy czas. Dziękuję za to ogromnie. Chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać znaczenia tego aspektu naszego życia, zwłaszcza wobec toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny na Ukrainie.
za zrozumienie sytuacji naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy potrzebowali i potrzebują wsparcia. Ogromnie wszystkim dziękuję. Wiem, że także i tutejsi producenci rolni, także i ogrodnicy, właściciele wielu gospodarstw, wielu plantacji udzielili bardzo wiele pomocy. Mieszkańcy Skierniewic, mieszkańcy powiatu, dziękuję za to z całego serca. Dziękuję, że Państwo przyjęliście także wiele rodzin tych naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy przez lata przyjeżdżali do Państwa pracować, wspierać w zbiorach, wspierać w pracach polowych, wspierać w gospodarstwie. Goście, wyrecytujmy to razem. 46. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw uważamy za otwarte. Szanowni Państwo.